Język angielski, prośba o pozwolenie i udzielenie go z użyciem kan, lekcja 37. Czasownik modalny kan jest stosowany do udzielenia pozwolenia. Aby zapytać o pozwolenie, używamy zwrotu, powtórz za mną, can I. Can I? Przykłady. Powtarzaj za mną. Can I sit here? Can I sit here? Czy mogę tu usiąść? Can I come in here? Can I come in here? Czy mogę tu wejść? Kan jest powtarzane w krótkich odpowiedziach. Na przykład: yes, you can. Yes, you can. Tak, możesz. No, you can't No, you can't Nie, nie możesz. Jeśli chcesz, aby Twoja odpowiedź była bardziej uprzejma, dodaj of course. Can I open the door? Can I open the door? Czy mogę otworzyć drzwi? Yes, of course. Yes, of course. Tak, oczywiście. Albo Yes, of course you can. Yes, of course you can. Tak, oczywiście, że możesz. Przy ogólnych zakazach i nakazach również używamy czasownika modalnego can. Popatrz na przykłady zdań. Zaimek you w podanych przykładach jest bezosobowy, czyli wyjaśnia ogólną zasadę. Powtarzaj za mną, Ladies, Ladies Toaleta Damska. He can't go in there. He can't go in there. On nie może tam wejść. Gentlemen. Gentlemen. Toaleta męska. She can't go in there. She can't go in the Ona nie może tam wejść Powtarzaj za mną No entry No entry Zakaz wstępu You can't go in the You can't go in the. Nie można tam wejść. Exit. Exit. Wyjście. You can't go in the. You can't go in there. Nie można tam wejść. Entrance. Entrance. Wejście. You can't go in there. You can't go in there. Można tam wejść. Sprawdźcie. Napisz krótkie odpowiedzi, albo powiedz. Can Miss Black sit here? Tak. Can Miss Black sit here? Odpowiedź Can Miss Black sit here? Can Miss Black sit here? Czy panna Black może tu usiąść? Yes, she can. Yes, she can. Tak ona może. Can Mister Blue go in there? Can Mr. Blue go in there? Odpowiedz. Can Mr. Blue go in there? Can Mr. Blue go in there? Czy pan Blue może tam wejść? No, he can't. No, he can't. Nie, nie może. Can you help me? Tak. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Czy możesz mi pomóc? Yes, I can. Yes, I can. Tak, mogę. Can you smoke here? Nie. Can you smoke here? Odpowiedź Can you smoke here? Can you smoke here? Czy można tu palić? No, you can't. No, you can't. Nie, nie można. Can I put the plant here? Can I put the plant here? Odpowiedź: Can I put the plant here? Can I put the plant here? Czy mogę tu umieścić roślinę? Położyć roślinę No, you can't. No, you can't. Nie, nie możesz. Can Miss White come in? Nie. Can Miss White come in? Can Miss White come in? Can Miss White come in? Czy White może wejść? No, she can't. No, she can't. Nie, nie może. That's all for today. See you later. Howland, you stay classy.